Siema, siema, diamenciki! W dzisiejszym odcinku razem z Sepkiem wpadliśmy na mega pomysł, na mega pranka dla osadników. Zaraz wam powiem dokładnie, o co chodzi, ale zanim to zrobię, to zostawcie łapeczkę w górę, taki przycisk pod tym filmem. Na samo zostawcie subika na moim kanale, bo wbijamy 200 tysięcy w tym roku. No i jeżeli jeszcze ktoś z was oczywiście nie słuchał mojej nowej piosenki, no to zapraszam właśnie na mój kanał. Już piosenka jest, nazywa się Alec Diamond Compromise. No i miłego słuchania wam życie, a w międzyczasie, widzowie, powiem wam, co dzisiaj będziemy robić. A więc dzisiaj będziemy właśnie prankować osadnika w ten sposób, że wypijemy no taką miksturkę niewidzialności razem ze Sepkiem. Staniemy się niewidzialni. Sebek przygotował takie plakaty, że nie żyjemy. Jestem tam ja i Sebek na plakacie i napis, że no nie żyją. I jak to villager zobaczy i reszta ekipy, to będą w szoku. To więc będziemy się prankować villagerów, zobaczymy jaka będzie ich reakcja i czy się dacą nabrać. No i jeżeli wam się odcinek będzie podobał, zostawcie łapkę w górę i subika, a my lecimy już tutaj do Sepka, musimy go znaleźć, więc lecimy. Wow, dobra, odbijam się od trampoliny. No idziemy do wyjścia i zaraz zobaczymy, co zrobił Sebek. Alek, jesteś Sebek, u siebie w domu? Sebek, halo, halo. Jestem, no siema, siema. No siemanko, siemanko, słuchaj, jest taka sprawa, tak jak się umawialiśmy, jestem o tej godzinie, mam miksturę niewidzialności. Oczywiście, ty też przygotowałeś, ja też czy nie? Mam, tak, tak, mam tutaj. Dobra, groby są gotowe, przygotowałeś, czy nie? Groby są przygotowane, są przygotowane. No i super, zobaczcie, Alek ma groby tutaj w rączce, tak. Także co, ty masz ich więcej, dobra, no to ja też sobie wezmę, okej. Okay. Mam jeszcze kilo dla ciebie. Okay. Miksturę masz także ty. Ja mam tabliczki, możemy zaczynać operację. Ale jeszcze przed tym, jak zaczniemy, to słuchajcie, widzowie, nie zapomnijcie nacisnąć takiego czerwonego subika, jak Alka tutaj, widzicie to coś czerwone dookoła. To jest normalnie znaczek YouTube'a. To jest przycisk, znaczek, logo. Przycisk YouTube'a, tak. Słuchajcie, ta subskrypcja też jest taka czerwona, jak ten przycisk, także nie zapomnijcie go kliknąć, bo dobijamy 300 tysięcy, a 300 tysięcy szykuje się dla was bardzo, ale to bardzo fajna niespodzianka. Także kliknij, dobijmy szybko i niespodziankę wam pokazuję. A my, Alek, no cóż, nic nam innego nie pozostało, jak rzucić tą miksturę pod siebie. Plakat, bo ja do tego plakatu jeszcze na oczy nie widziałem. Nie widziałeś na oczy plakat? Co ty? No to masz tutaj, zobacz. Cyk, okay. Jest. Ale... zapomniałem ci powiedzieć. Słuchaj, tak, rzeczywiście. Dobrze, że o tym przypomniałeś. Co tu robi tutaj... Smyslow? No właśnie, pomyliło mi się. To miałeś być ty, no ale cóż, już zrobiłem, to mi naprawdę dużo czasu zajęło, bo ja to malowałem właśnie i tak oto ładnie wyszło, a zapomniałem, że Smajstowa nie będzie i że to ty będziesz za niego odgrywał rolę. Dobra, to szybkie pytanie, gdzie postawiłeś ten plakat jeszcze? Musimy to naprawić, ja mam tabliczki, ja to naprawię. Tabliczki? Nie, nie, jeszcze nigdzie nie postawiłem, okay. Więc na razie go zniszczymy, słuchaj, tak, ja już o tym wcześniej myślałem, postawisz pod spodem tabliczkę, że chodzi o ciebie, ty se weź tą tabliczkę. Tak, weź ja mam tabliczkę. Dobra. Tak, ja mam jeszcze 13, no i chodźmy, rozbijmy pod siebie miotaną miksturę niewidzialności za 3, 2, 1 i cyk, fuch, leci, boom! Dobra, jest. Zniknęliśmy oboje. Alek zniknął i ja chyba też. Tak, nie widać mnie, no i super, o to wszystko chodziło. Alek, słuchaj, musimy się jakoś informować, w którą stronę idziemy, także słuchaj, idziemy w stronę wieży. O. Co? Weź sobie kilo w łapkę na razie, póki villagerów nie ma. A, no dobra, rzeczywiście, tak, masz rację. Widzisz mój kilo? No, widzę, ale uciekasz mi do wioski, o dobra. No dawaj za mną, idziemy do wioski villagerów, zaczynamy od villagerów. Musimy sprankować Kazia, Marka i Frania. Mamy takich przyjaciół villagerów, którzy nas lubią, chociaż ja tak myślę. Zobaczymy, czy im będzie po prostu przykro, czy też nie. Ale chodź za mną, pójdziemy najpierw do Kazia. Kaziu mieszka tutaj w tym domku i zadzwonimy do niego do drzwi. Chociaż dobra. On nie ma dzwonka, zapukamy. Dobra, ty słuchaj, mam pomysł. Trzeba plakat postawić najpierw. Tak, plakat postawimy, nie wiem, na tym domku. Jak myślisz, gdzie on najwcześniej zobaczy? Tutaj bym dał, tu. Nie widzę cię, przecież ty jesteś niewidzialny. No tutaj, mam kilo w ręce. A tu? Dobra, ty, to może na początku domu. Dawaj, tutaj stawiamy, patrz, pa na to. Tutaj postawiłem, okay. Jest, elegancko pomysł. Zobacz, jak ładnie. To na pewno on zobaczy, bo takie kolory są. Tak, ty napisz tabliczkę, ja zapukam i ten villager wyjdzie. Poczekajcie, tutaj Alek napisał Sebek Rip, dobra? I Alek Rip. Okay. Ty, tylko postawiłeś w tym miejscu taką tabliczkę, że on nie wyjdzie teraz za drzwi. A. Musisz ją postawić obok. Dobra, czekaj, już daję tutaj. Dawaj, raz, dwa. Alek, ja jestem ciekaw, czy on jest w domu. Czekajcie, podejdę pod drzwi. Tam jest jego szafa. Ej, nie widzę go. Czekaj, go może nie być w domu. Muszę się podbudować tutaj ziemię. W domu, ja go widzę.
Czego widzisz? No w chatce właśnie. A dobra, rzeczywiście, też go widzę. Dobra, no to słuchaj, pukamy do drzwi, stajemy obok, on nas nie widzi, mamy niewidzialność przez 5 minut jeszcze, także na spokojnie i patrzymy się, jak ten villager zareaguje na wiadomość, że ja i Smajston nie żyjemy, ale wiecie, Alek tutaj jest obok normalnie napisany, więc może będzie wiedział, o co chodzi. Właśnie ty, Alek, on chyba nie słyszał tych drzwi, czekaj, zapukam jeszcze raz. Halo, pok, nawala mocno. Co ty krzyczysz? Dobra. To. Dobra. Sorry. Dobra. Villager wyszedł. Okej, okay. No, już się krzyczę, no. Już jest okej. Okay. No, czekaj. On rzeczywiście, on mnie mógł usłyszeć. Przecież ja głosu swojego nie straciłem. Cały czas on mnie słyszy. Ej, Villager, co jest? Fikołka walnął, ty. Nie, ale on płacze! Ej, on się rozpłakał! Płacze, Villager! Ej, mu jest przykro. Spójrzcie tego Villagera. To jest villager Stasiu, powiem wam, że on dosyć długo mnie zna, teraz jakby się patrzył na mnie, ale mnie nie ma, jestem niewidzialny, ale mi smutno, że ten villager się popłakał. Teraz, no. Zobacz, jak on się patrzy na ten plakat, ojej, ciekawe co zrobić, czy pójdzie do naszych domów? Jestem ciekaw, czekajcie, zobaczymy, no chyba nie poszedł do domu i nie pójdzie spać, wziął coś z tej dużej szafy. Z szafy wziął coś, no. Tak, idziemy za villagerem, zobaczymy, co on w takiej sytuacji zrobi. Czy on będzie naprawdę smutny, czy tylko udaje te łzy? Zaraz się przekonamy. Poczekajcie, on idzie jakby w stronę domu Alka? No chyba jakby tak, do chyba mnie dobrze tylko mi się wydaje. Grobów nie daliśmy w ogóle, czemu grobów nie postawiliśmy? Właśnie, groby! Dobra, zostaw te groby, na razie ich nie dawaj. Słuchaj, damy je przy następnym villagerze, przy Marku, dobra? Okej, dobry pomysł. Ej, on wchodzi do ciebie na chatę, patrz! On będzie kradł, on będzie... Ja, on ci kradnie, chłopie, patrz na to! Ja! Ej, patrz, jak cię villager zrobił! Do szaf idzie! On naczynia ci zabiera! I zabiera! Ej, zobacz, niby smutny villager, ale okrada twoją chatę, jak się dowiedział, że ty nie żyjesz. Ej, no pierwszy co zrobił, to zabrał moje rzeczy. No patrz, jedzenie moje zabiera. Dokładnie, Alekko, uważaj, kiedy kończy ci się niewidzialność. Ja ją mam jeszcze przez 3 minuty. Ja on wskoczył na trampolinę. Ty, dawaj do góry. Ja zaskoczę na trampolinie, ty, no. No, dawaj do góry za nim. Zobaczymy, co on zrobi tutaj. Weź się do Alka do góry. No, idziemy za nim. O, uważaj, bo ej, prawie we mnie weszedł. Czekaj. Ej, o mojej szafie grzebie, moje ubrania. Ej, on bierze twoje ciuchy, stary, patrz, nie będziesz miał ciuchów żadnych. Ej, oddawaj moje... Nie mogę. Ale widzisz, niby taki fajny villager, dobry, na początku się rozpakał, niby mu było smutno, a teraz kradnie ci wszystkie rzeczy. Ej, moje diamenty zabiera ze skrzynki. Zabrał ci wszystko, skrzynia jeszcze jest pusta. Ja tam diamenty miałem. Cztery. Ej, dobra, zobaczymy, co zrobi, jak pójdzie do mnie na chatę. Mam nadzieję, że nic nie będzie kradł, chociaż kto wie, kto by się spodziewał, że będzie u Alka kradł. Ty, bierze ci komputer, już się będziesz mógł dodawać filmów na YouTube'a. Ale ja już nie mogę teraz, nie w tym momencie. Komputer i monitor został ci zabrany. No nie, jak ja tam sobie piosenkę wstawię? Ej, dobra, patrzymy na villagera. Villager chyba wychodzi z twojej chaty i idzie, nie wiem gdzie, zobaczymy gdzie on pójdzie. Czy może teraz do mnie na chatę? Zobaczymy. Wychodzimy razem za nim. Alek, idziesz za nami? No ja bo cię nie widzę. Cały czas go przeszedł. Nie widzisz mnie, bo jestem niewidzialny. No, to dobrze. Ty, on rzeczywiście zmierza w moim kierunku, nie? Stanął w miejscu. Co on tu robi teraz? Nie wiem, ale głowę ma w dół opuszczoną. O co mu chodzi? Poczekajmy, zobaczmy. Szukał czegoś, ty. No, ale idzie dalej. Może mu coś wypadło, albo nie wiem, coś znalazł? Ty, no nie wiem. Czekaj, biegnie do ciebie. Dziwna sprawa, ale wchodzi do mnie na chatę. Patrzcie, czy on tutaj będzie... Ej, zamknął się drzwiami! Co? Ja teraz wejść mam. Wchodzę, ale Alek, zamykamy od razu. Czekaj, ja przez szybę wejdę. Czekaj, rozbiję. Ale czekaj. Patrzcie na niego, co on tu wyprawia. Weszedł na mój stół. No nie mów, że se będzie jadł teraz. Ty, patrz, on na chleb się patrzy. Ty, zjada twoje jedzenie całe. Moje śniadanie, panie, ja tu imprezę przygotowywałem. Co on mi robi? O nie, on już nie będzie moim przyjacielem. Skończyły się dobre czasy. Ja już nie będę dobrym przyjacielem. O nie. Stasiu, zrywam z tobą przyjaźń. Ale jeszcze ci tego nie mówię, bo prank się nie skończył. Patrz, rzeczy ci ze skrzynki bierze, normalnie. No nie gadaj. Co, węgiel mi wziął i surowego kurczaka? No co za złodziej jeden. I komputery mi kradnie. Co? Ej, nie. Komputery mi kradnie. Też nie będę mógł do was filmów dodawać. Co? Ja ty nie miałeś na wakacje jechać i specjalnie sobie laptop kupiłeś, bo ci zabrał właśnie. No dobra, mało ważne już, nie wiem, nawet drukarkę mi zabiera. No nie, no ja już nie mam słów. Ty wiesz co?
Czekaj, bo mi się niewidzialność już kończy. Mam 48 sekund. Dawaj do mnie do garażu, musimy pod siebie tą fiolkę rozbić. Chodź tutaj. Dobra, do mnie. Dobra, jestem w garażu, o, widzę twoją fiolkę. Albo ty rozbij pode mną. Ale tutaj. Ja mam taką do picia, taką ten. No to wyrzuć mi, daj mi do picia. Dobra, masz, proszę. Ale szybko, bo mamy 30 sekund, dobra? Szybko bierzemy, żeby villager nie widział. No dawaj to, dawaj. O, dobra, mam. Wypij, dawaj, też wypiję. Okej, piję i uciekam. Uciekam, idę do villagera zobaczyć, co on tutaj dalej wyrabia. Patrzy, grzebie mi po szafkach, ty patrz! Ukradł mi bronie, jakieś puste mi tylko zostawił. Co jest? Zabrał mi wszystkie bronie. Co jest grane w ogóle? O nie, mam nadzieję, że poważnie stąd wyjdzie. Wychodzi. Drzwi zamyka. Nie! Alek, dobra, zostań w środku, zostań w mojej chacie. Ale tak? To wracam. Tak. Chodź tu, mam ziemię w ręku, widzisz mnie? Gdzie jestem? Tu jestem. No, ja mam teraz grób w ręce. Dobra, widzę cię. Słuchaj, Stachu już nie jest naszym przyjacielem, rozumiesz? To już się z nim nie kolegujemy. No nie, kolegujemy. No złociej mały. No. Ja myślałem, że on będzie smutny, a on, widzowie, słuchajcie, no nie był ani trochę smutny, okradł nas i poszedł sobie. Dobra, wiecie co? Zrobimy teraz pranka na naszym najlepszym villagerze, z którym nagrywamy odcinki. Tutaj jestem, widzowie, tutaj do was gadam, z tą fiolką chodzę. Słuchajcie, do tego, co villagera, to teraz pójdziemy, to on z nami nagrywa piosenki i ja myślę, że on by czegoś takiego nigdy w życiu nie zrobił, żeby nas okradł czy coś tego typu. Miejmy nadzieję, że on będzie smutny i nam nic nie ukradnie. Zobaczymy, co będzie. Także Alek, Chodź, wychodzimy. Na grobki dać, patrz, ja tu postawię na grobek. Na grobki teraz damy, tak. Dawaj tutaj na grobek, o, elegancko. Przed moją chatą, tak. Okej, daję, dobra. Dobra, i dawaj jeszcze tabliczkę, masz tabliczkę? No nie mam, wykorzystałem wszystkie. To czekaj, ja jeszcze tutaj postawię coś takiego, że ja nie żyję, dobra, jest tabliczka elegancka, dobra. Postawię tu blok obok i zobacz, jest ładny no, plakat. Jest ładnie, jest pięknie. Przed twoją chatą też go damy, dawaj, idziemy, dobra, idziemy, chodzono. Szybciutko biegniemy. Biegniemy do twojej chaty, rozkładamy tam ten dyplom normalnie, nie dyplom, tylko jak to się nazywa? No, plakat. No, plakat, informacja po prostu, że nie żyjemy niby, nie? Także rozkładamy to, tu połóżmy normalnie bloczek, dobra, rozbijmy go. Przed twoją chatą jest elegancko bloczek postawiony, drzwi są zamknięte, także idziemy teraz do kolejnego villagera, chodź, idziemy. Dobra, widzisz to mnie? Dawaj, biegniemy, no, ja mam kilo w ręce, ty widzisz. A dobra, mnie? widzę cię, dobra, okej. Okay. Idziemy teraz do tego villagera, który z nami nagrywa odcinki i naprawdę wierzę w niego, że będzie mu smutno. Stasiek przegiął pałę normalnie i będą wyciągnięte z tego konsekwencje, słuchajcie, jak zakończymy nagrywać ten odcinek. On już się będzie mieszkał na Smilandii, skończyło się. Dobra, tutaj mamy kolejną chatę. Ale gdzie jesteś? No, jestem za tobą tu. Dobra, okej, słuchaj, mamy tutaj kolejną chatę, tutaj mieszka właśnie ten gościu, co z nami nagrywa. Także kładziemy tutaj plakat, o, elegancko, ładnie, pięknie jest. Także, Alek, ty jeszcze weź tutaj, te nie wiem, co zrób. Czekaj, to tabliczkę wezmę. Napisz tabliczkę, tak, że chodzi od ciebie, a nie o Smajslowa. Dobra, też biorę tabliczkę, ale pisz szybko, No, musimy zobaczyć jego reakcję. Dobra, i pod plakatem. Pod plakatem, Rip, Sebek i Alek. I Alek, Rip. O. Dobra, masz już? No, klikam, proszę. Pukam, halo, puk. No. Sorry, dobra, okej, wyszedł, jest villager. Patrzcie, no, dobra, patrzcie, rozglądasz się. Nie widzi, musimy go jakoś o tym poinformować. Czekaj, żeby on to, o, dobra, zauważył. A, jeszcze blok miałem w ręku, ale nie widział, był odwrócony. Ja też dobra. Nie widziałem. Patrzy się. Ej, też zrobił, płacze. Też on płacze. Też, ale okej, okay. Ja w ogóle mu nie współczuję, nie? W ogóle mu nie współczuję, że on myśli, że my nie żyjemy, bo tamten villager, ja tamtemu współczułem i zobaczcie, co on zrobił. Poszedł i mnie okradł. Drzwi zamknął mnie w środku. Ale wychodź, on już wyszedł, on nie będzie widział, dobra, że wychodzisz. Wychodzę. Patrz, on idzie też w stronę naszych domów. Miejmy nadzieję, że poważnie nas nie oknie i że będzie mu smutno. Nie wiem, może przyjdzie i coś nam da, a nie, no jak by miał nam dać, jak my nie żyjemy. Nie, dobra, no ja idę razem z villagerem, patrzcie. Są tacy sami. To? Ja mam wrażenie, że wszyscy osadnicy są tacy sami, też nas okradnie. Nie, zobaczymy. Idzie najpierw do twojej chaty. O, i widzi trumnę, patrz. Mój. Widzi normalnie tutaj, że jesteś pochowany, wchodzi do ciebie na chatę, zamyka drzwi, ale ja wszedłem, haha. Dobra, gdzie dobra, on tu ja idzie? Do twojego okno. Garażu. Okay, on weszedł do twojego garażu i co on tu kombinuje? Nie mam pojęcia, co ten villager kombinuje, ale powiem wam, że wygląda mi to na kradzież, ale kolejna kradzież, no bardzo słabo, już nie będziemy z nim filmów nagrywać. Śladów jakichś. Patrz, ej Alek, on ci kwiata kradnie, jednego i drugiego, widzisz, ej, to też był złodziej. No, to też był złodziej. Ale czekaj, zatrzymał się przy trumnie.
Patrz, co zrobił, on pomyślał. Te kwiatki mi. Ej, ale kochany villager, przepraszam, że mówiłem na ciebie złodziej. Ale czekajcie, słodziak. Mam jeszcze 2 minuty niewidzialności. Ej, on wraca, wraca na wioskę. Dobra, nie idziemy za nim. Alek, słuchaj. No, słucham. Ej, ty masz w ręce fiolkę, co ty odwalasz? No, musiałem wypić, bo mi się kończyło już. Słuchaj, plan jest taki. Ten villager był dobry, to został nam ostatni villager do sprawdzenia. Wiesz, o którym mówię? Tak, tak, to ten Marcin, tak? Miał na mnie. O Marcinie, mówię o Marcinie, dokładnie. Sprawdzimy Marcina villagera i zobaczymy, czy on zachowa się w porządku wobec nas. Powiem wam, że ten villager, z którym nagrywamy, zachował się bardzo w porządku. Przyniósł kwiatki, fakt faktem, że z Alka domu, nie? Ale ich nie ukradł. On je postawił przed trumną i sobie poszedł. No przestawił je, ale był fajny. Popłakał się, widać było, że szkoda mu go. No po prostu nas, nie? Ten poprzedni to miał sztuczne łzy na 100%. Dokładnie. Pierwszy. Dobra, wiesz co? Idziemy po Marcina. Dobra, to chodź, idziemy. Bierz fiolkę, ja ją rozbiję pod nas, siup, i mamy teraz niewidzialność przez 7 minut. Aha, tak, dokładnie, tak. Ja też. Dobra, to nam lecimy. Powinno wystarczyć. Idziemy po ostatniego Marcina. Gdzie jest Marcin? Poczekajcie. W ogóle mało coś tych villagerów, jest dzień, no. A oni w ogóle z domu nie wychodzą, nie? Żałobę mają, wiesz, jeden powiedział drugiemu, drugi powiedział trzeciemu, teraz z domu nie wychodzą, smutni My są. Myślisz, ale gdzie oni wszyscy są? No nie wiem, może siedzą gdzieś w kościele na przykład. A weź pokrzycz, weź krzyknij, villagerowie, no żeby wyszli z chaty. Ale oni będą wiedzieli, że to ja. No, cześć, ale zmoduluję głos, sorry. No to jest modu... No. Villagerowie! Halo, wychodzę! Mam wieść dobrą! Idą! Patrz, zadziałało! Ale głupie! Ej, co jest? Na słońce mnie nagle przekierowało. Patrzcie, wyszli! Ale my musimy ich poinformować, że my nie żyjemy. O, zauważyli sami. U tego Stasia pierwszego. Ej, patrz, ale płacze dobra. Jeden z nich. Płacze jeden, a trzech... To Marcin jest a trzech chyba. Się śmieje. A. Ej. To nie jest normalne. No tak średnio, w sensie tych trzech jest takich poważnych bardziej, wydaje mi się. Dobra, zobaczymy ostatnią reakcję czterech villagerów. Jest normalnie jeden, który płacze i trzech, którzy idą za nim. Zobaczymy, co oni zrobią. No i co? Mam nadzieję, że będą wobec nas w porządku. A jak wy widzowie myślicie? Ja jestem bardzo ciekawy. Wiecie co? Ogólnie wezmę, popchnę tego villagera, zażartuję z niego. Poczekajcie, pchnę go. A masz, popchnęłem go, dobra? I co? Skapnął się? Nie. Ej, nie. Zobaczył Alk pod Alka domem. Rozgląda się. A, rozgląda się rzeczywiście, ale nas nie zobaczy. Czekaj, pranka mu zrobię. Wezmę kilofa i wykopię po... A, dobra! Szybko, chowaj. Ej, uciekłem. Ej, patrz, oni się zaczynają bać chyba, ty. Oni nie wiedzą, o co chodzi. Patrz, możemy ich prankować. Czekaj. Postawię przed nim trumnę. O, postawiłem. Ej, to ja jeszcze jedno. Czekaj, to ja też będę stawiał. Czekaj, stawiam trumny, o. Patrzcie, nie wiedzą, o co chodzi. Ej, oni w szoku są, jeden to skacze na grobie w ogóle. Villagerowie zostali sprankowani i idą do mojej chaty. Ale to był dobry żart. Ej, słuchajcie, widzowie. Ej, to było. Powiem wam, że nie warto ufać villagerom. Wiesz co, ogólnie udało mi się ogarnąć wiatro z mlekiem. Zaraz wypijemy i mi się pokażemy. Patrzcie na to, jest villager, on tu płacze. Tam ci ze sobą rozmawiają i na jego oczach wypiję mleko. Uwaga, 3, 2, 1 i... BU! Ej, patrzcie, wystraszył się! Ci za nie biegną, patrzcie, jak się wystraszył! Jak biegnie! Ej, dobra, widzowie, udało się sprankować. O, ten miserek też wypił mleko. Udało się nam sprankować villagerów, widzowie. Więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się odcinek spodobał. Tak samo Subika na naszych kanałach, u Sepka i u mnie. No i widzimy się już jutro, bo odcinki są codziennie. Pa, pa, siema! Sebek, co ty? Nie zamykaj mnie! Co ty robisz? Ej, Sebek, zostaw! Ej, co? Nie, Sebek, proszę, wypuść mnie!